A my zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że panowie sobie rękę podali. Naprawdę dzisiaj się cieszymy takimi małymi, że... Nie. Ach, błagam pana, że w dzisiejszych czasach to, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości podaje rękę kandydatowi Platformy Obywatelskiej, to jest duża rzecz. Mało tego, powiem panu zabawną historię. W niedzielę, która jest za nami, miałem okazję być na uroczystościach w Skrinie. To jest taka nieduża miejscowość, ale bardzo zacna w powiecie rypińskim. I tam była 80. rocznica mordu na Polakach, którzy z terenu ziemi dobrzyńskiej właśnie tam w Lesie Skwileńskim byli mordowani. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż był na tych uroczystościach także poseł Platformy Obywatelskiej z mojego miasta, z Torunia, pan poseł Tomasz Lenz. I wzajemnie zrobiliśmy sobie zdjęcia podczas, gdy zabieraliśmy głos na tych uroczystościach, bo on swojego współpracownika odesłał po samochód, a ja akurat wtedy też byłem bez kolegi, także nie ma problemu. Nawet uczestniczył pan w kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Nawet przesłaliśmy sobie potem wzajemnie te zdjęcia na WhatsAppie, żeby mieć świadectwo potem, że byliśmy na wypadach, więc nie przesadzajmy, nie jest tak źle. Ja rozumiem, że pan redaktor jest po traumie po wczorajszej rozmowie, ale koncert był świetny, prawda? Koncert był fantastyczny. Ale ja się bym z panem z jedną rzeczą nie zgodził. Był pan na koncercie może? Nie, ale słuchałem jak pan o nim opowiadał i potem tego fragmentu. Ja bym się z jedną rzeczą tylko nie zgodził, panie redaktorze, że reklamujący ten koncert źle to robią, mówiąc, że to jest najszybszy pianista. Absolutnie. A wie pan, dlaczego dobrze to robią? Nie? Bo gdyby napisali, że jest najlepszy, to pan by w ogóle pominął to, być może nie poszedł na ten koncert, tak to pana jednak to zaintrygowało i odkrył pan... To jest doświadczenie polityka, ma pan rację, oczywiście. Nie, to raczej przeze mnie w tym momencie przemawia doświadczenie człowieka, który zajmuje się również PR-em zawodowo poza swoją pracą naukową i różnego rodzaju wzbudzenie zainteresowania, tak jak to wczorajszy pana rozmówca zrobił, bo on tam z dalszego miejsca, z trudnego dla siebie okręgu kandyduje i mówi, a teraz to ja mówię do swojego elektoratu, bo walczę między kolegami o te parę głosów, żeby wejść. I pan co, przy tej wczorajszej rozmowie myślę, że największym szokiem dla mnie było to, że bo ja zawsze jak rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości, zachęcając ich do przychodzenia do Onetu, to mówię tak, rozumiem, że uważacie, że to jest medium, które was nie lubi, to jest nieprawda, ale okej, ale tak patrzycie na to. Takie jest wasze spojrzenie. Że to jest wrogie medium, nie lubicie go. Ale jeżeli przyjdziecie do Onetu, to tu macie ludzi, którzy być może waszym zdaniem na was nie głosują, no to trzeba ich przekonywać do siebie. Tylko nie przekonaj, nie, w TVP nikogo nie przekonujecie do niczego, bo oni i tak na was głosują. Ale w Onecie, jak pan przekona jedną osobę, która sobie pomyśli, to fajny facet może zagłosuje na niego. Tylko wie pan, panie redaktorze, to jest pan do przodu. Ale ma pan 100% racji. A przychodzi facet i zajmuje się atakowaniem dziennikarzy. Przyszedł z tym celem, żeby nas zaatakować. Ale bo pan zapomina o jednej rzeczy, panie redaktorze, bo patrzy pan przez pryzmat 4 lat funkcjonowania całej kadencji parlamentu. A kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Na czym te prawa polegają? Otóż, jak ktoś jest w sytuacji pana ministra Budki, który był u pana gościem przede mną, który jest liderem listy, w pewnym okręgu jest rozpoznawalną postacią. Osobą, tak. Wiadomo, że on będzie w tym Sejmie. Nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów, w sensie, czy Platforma zdobędzie tyle, czy mniej głosów, czy więcej, ale pan Budka znów w parlamencie będzie. On, jako kandydat z pewnego biorącego miejsca, może sobie pozwolić na to, że walczy, prawda, o to, żeby odebrać parę głosów w Prawo i Sprawiedliwości. Ale kandydat Platformy Obywatelskiej z jakiegoś niskiego miejsca, czy Prawa i Sprawiedliwości z jakiegoś niskiego miejsca, mało rozpoznawalny, nieznany, to on sobie myśli tak, dla mnie najważniejsze, żeby moi wyborcy mnie zauważyli, żeby ten krzyżyk, jak na tej instrukcji pokazywaliście, postawili przy moim nazwisku, a nie kolegi, który jest wyżej lub niżej, bo dzięki temu to ja może wejdę. Takie jest myślenie. Czyli pan Budka walczy o to, żeby ktoś zagłosował na Platformę, a ktoś z niższego miejsca na jakiejkolwiek liście walczy o to, najczęściej, żeby nie tylko na naszą listę, ale żebyście jeszcze państwo mnie zauważyli na tej liście i na mnie postawili. Najczęściej. Ja może jestem w innej sytuacji, bo ja wprawdzie jestem dosyć nisko na liście, bo na 10. miejscu, ale ja mam do tego podejście na luzie. No, jak wejdę, to świetnie. Po to startuje człowiek, żeby wybory wygrywać. Jeżeli nie jestem w tej kadencji w parlamencie, świat się nie zawali. Wręcz odwrotnie, to były najlepsze 4 lata w moim życiu. Ale... Po co to panu? Po co panu ta polityka, jak to były najlepsze 4 lata w pana życiu poza polityką? Są jakieś dwa aspekty prywatne, które skłoniły mnie do tego. Jeden taki, nazwijmy to, górnolotny, tak to byśmy powiedzieli. Natomiast jak pan chce, może mi o nich porozmawiać, nie ma sprawy. Chociaż to... Ja jestem ciekawy, bo... Nie, ja
myślę, że to jest bardzo ciekawe. Proszę powiedzieć, już dlaczego mówię. Już odszedł pan, pan z polityki parę lat temu. Teraz pan znaczy zawsze był pan w niej obecny, bo też pan komentował wydarzenia. Tak, był jasne. Pan obecny w życiu publicznym. Ale teraz chce pan kandydować do Sejmu, w którym się bardzo słabo zarabia. Myślę, że w PR-ze można lepiej zarobić. Nie, no ja stracę na mojej ewentualnej przeprowadzce do polityki znacząco, to prawda. No to po co to panu? Wie pan co, już panu mówię. Powodów jest, są w sumie trzy. Jeden to taki bardzo osobisty, a mianowicie ja nie do końca odszedłem z polityki z własnej woli. Była historia, która spowodowała, że zrobiono wokół mnie duże zamieszanie. Być może sam również się do tego przyłożyłem palec, nie będąc należycie ostrożnym w podejmowaniu różnych decyzji. Nawet jak one były słuszne i od strony prawnej nie zrobiłem niczego, co było niewłaściwe, ale aspekt prawny, jedna rzecz, aspekt wizerunkowy, który można narzucić, to zupełnie inna historia. I w związku z tym nie chciałbym, aby ktoś mi nawet za lat 10-15 mówił, a bo ty byłeś w tej polityce, tylko ciebie ta polityka, że tak powiem, wyrzuciła ze swojego grona, bo tak czy inaczej się zachowałeś. Nie, pokażę, proszę bardzo, wróciłem. Tego typu zarzut już się nie może pojawić, bo mam, jakby to powiedzieć, to konto wyczyszczone. Jest taka sanacja, nazwijmy to, nazwiska. Dla mnie jest to ważne osobiście. Drugi element, również osobisty, ta historia, która mnie wtedy dotknęła, w nią została wplątana moja mama, bo była ze mną wtedy na jednym z wyjazdów w delegacji. Mimo że pojechała za własne pieniądze i tak dalej, wplątano ją w to. Ona do dzisiaj w pewien sposób sądzi, że to przez nią, że gdybym ja wtedy jej nie zabrał, to nie miałbym tych kłopotów i tak dalej. Też chciałbym, żeby miała tą świadomość, że ta sprawa jest jakby od tej strony wyjaśniona. I wreszcie element. A to pan teraz zagrał, teraz ludzie myślą, to nie, trzeba na nie, nie pana Giżyńskiego zagłosować, nie. Żeby, bo to chodzi o mamę. Nie, nie, ale proszę mi wierzyć, nie, to nie chciałem o tym mówić, pan sam powiedział, nie, że nie, to prawda, tak, to ja pana Ja tak nigdy jest. O tym nie mówiłem, ale skoro pan prosił, to jak najbardziej, ja mogę rozmawiać na każdy temat, nie mam z tym problemów. I nieważne, czy to jest Onet, czy medium troszkę bardziej sprzyjające mojej opcji politycznej. Natomiast i nigdy to jest też zła maniera i to obserwuję po obu stronach sceny politycznej i moich kolegów i kolegów z opozycji, że bardzo lubią tak, a te media to są tam takie czy inne i to pan Budka też przed chwileczką tu siedząc tam na te media państwowe mnóstwo rzeczy nieładnych. Ale sam pan, ale sam pan użył tego sformułowania media państwowe. Ale ja to używam celowo, ponieważ to jest prawidłowe określenie. A to, że my się posługujemy określeniem, które i za Platformy, i za Prawa i Sprawiedliwości jest określeniem sztucznym i zrobionym tylko i wyłącznie w celu, jakby to powiedzieć, wizerunkowym, to jest zupełnie inna rzecz. A wie pan, że to nie powinno być media państwowe. Jak ja patrzę na BBC, które dla mnie jest wzorem medium publicznego, to o BBC można krytykować, różne rzeczy powiedzieć, ale na pewno nie to, że to jest ale medium państwowe. Zostawmy to, bo żebyśmy nie zrobili to, co sami przed chwileczką skrytykowaliśmy, że zajmujemy się jeszcze innymi tak mediami. Jest. Więc zostawmy to. I element trzeci, o którym jak już mówimy, to element taki, że toczy się spór w Polsce, jak ta Polska powinna wyglądać. Ja nie jestem przekonany, czy pan redaktor na początku zapowiadając te wybory, że one rozstrzygną na wiele lat. No, oni rozstrzygną na 4 lata. Moim zdaniem na 4 lata, za 4 lata znowu będziemy stali przed tym dylematem, kto ma wygrać. Natomiast jest spór polityczny, w którym człowiek gdzieś musi się opowiedzieć. On nie jest łatwy dla każdego. Również dla mnie, bo są rzeczy, które mi bardziej odpowiadają, inne mniej, ale ten spór jest dwubiegunowy. Jeżeli po jednej stronie, nie wiem, stoi polityk, który kiedyś, politycy, którzy kiedyś bardzo się zwalczali z lewicy i z Platformy, dawni komuniści. No nie stoją do końca po jednej stronie, no stoją w dwóch komitetach wyborczych. Ale do Senatu już na przykład mają wspólny kandydat. No wie pan, na terenie mojego okręgu wyborczego, on obejmuje 3 okręgi senackie, startuje jako wspólny kandydat koalicji, na przykład we Włocławku pan Jerzy Wenderlich. No wie pan, jeszcze kilkanaście lat temu ja bym nigdy w życiu nie uwierzył, że politycy pokroju Grzegorza Schetyny, którzy byli zaangażowani czy to w Solidarność Walczącą, czy w NZS,
będą popierali pana Jerzego Wendelicha, no, byłego jednak wieloletniego działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I to nawet nie o to chodzi, że on był tam w PZPR-ze, bo w obu partiach i w PiS-ie i w Platformie się zdarzają ludzie. Są takie osoby. Tak, ale zwykle to są jednak osoby z jakichś tam niskich stosunkowo stanowisk. No chyba, że są byli prokuratorami. To wtedy... no, ale to też pytanie, tam jakiś prokurator rejonowy, też nie przesadzajmy. Natomiast nie były to osoby prominentne mimo wszystko. No, prawda? Nie były. Natomiast dzisiaj to są jednak osoby dosyć znaczące. Więc no, jest ten spór i w tym sporze gdzieś trzeba się opowiedzieć. I ważąc to na szali, co wcale nie jest takie proste, bo człowiek nieraz ma dylematy w różnych kwestiach, gdzie się zbliżej, a gdzieś dalej. I trzeba tego wyboru dokonać. Można go dokonać tylko poprzez głos na kartce wyborczej. Do tego wszystkich namawiamy. Bardzo mnie cieszą te wszystkie działania frekwencyjne, to tak się ładnie nazywa, w które się także angażujecie. Ale nie ma lepszego działania profrekwencyjnego niż bezpośredni udział. Bo się namawia także swoim twarzą, swoim nazwiskiem do głosowania za konkretnym propozycją. Opowiada pan, bardzo mi się podoba to, co pan opowiada, w ogóle o patrzeniu na politykę i też nie szukaniu na siłę tych konfliktów, tylko raczej takich różnic programowych i merytorycznych, o których powinniśmy rozmawiać i które powinny kandydatów dzielić. Ale jednak jak pan patrzy na tą kampanię, to nie ma pan wrażenia, że w porównaniu z kampanią ostatnią, w której pan brał udział... jest mniej merytoryczna? O wiele. Jest mniej merytoryczna. Tak, ale wie pan co? To, co spowodowało, że zdecydowałem się jednak pozytywnie odpowiedzieć na propozycję powrotu do polityki, jak ją otrzymałem w pewnym momencie, to było to, że przez minione 4 lata, gdy rozmawiałem z wieloma ludźmi i ze świata polityki, i ze świata biznesu, i ze świata mediów, z bardzo różnym spektrum patrzenia na rzeczywistość, bardzo często te osoby mówiły: słuchaj, szkoda, że ciebie nie ma, może warto, żebyś jednak wrócił. No, potrafiłeś z każdym porozmawiać, starać się znajdować argumenty. Jest taka moja ulubiona fraszka Staudingera: nie trzeba mieć zadrania tego, co jest innego zdania. Pan w ogóle tych dużo fraszek zna, jak się pan wywiady z panem czyta, to pan sypie tymi fraszkami z lewa i z prawa. Wie pan co, to dlatego, bo kiedyś lubiłem i nadal lubię czytać, w związku z tym gdzieś one tam zapadają w pamięć, zresztą pisać też. Mówię kiedyś bardziej, bo oczy słabną, więc niestety to dzisiaj jest pewna bariera zaczyna być. Ale wiele takich osób mnie namawiało. Ja myślę, że to jest tak, że przy wszystkich moich także zastrzeżeniach do tego, jak ta polityka w Polsce dzisiaj wygląda, to pan wspomniał o BBC, ja wspomnę amerykańską politykę, która też jest pełna, że tak powiem, emocji. Nieraz bardzo mocny. Strasznie, tak. Bardzo mocny. Tak. I jak popatrzymy na to, jak tam wyglądają niektóre dyskusje dotyczące, wydawałoby się, bardzo merytorycznych rzeczy. I ludzie, którzy o tym rozmawiają, kongresmeni, politycy z bardzo ugruntowaną tradycją w ogóle debaty parlamentarnej, też dochodzi do różnego rodzaju takich emocji, nie zawsze dobrych. To ja myślę, że to jest tak, że po pierwsze, no, jesteśmy trochę skazani na taką politykę, czyli na taki element, że ona się trochę w sferze emocji bardziej, a mniej merytorycznych kwestii rozgrywa, ale to, że jesteśmy trochę na to skazani, to nie znaczy, że musimy bez walki się temu poddawać. To oznacza, że można starać się do tej debaty publicznej różnego rodzaju elementy wrzucić, rozmawiać. I nie tylko na końcu powiedzieć, że szkoda, że nie porozmawialiśmy na argumenty, jak już się swój plan zrealizowało, a biedny, mimo że bardzo doświadczony dziennikarz, dał się w to plątać. No, pan, nie ma lepszej metody na wkurzenie dziennikarza, jak zaatakować się z redaktorem naczelnym, rozmawia, ale się jedzie po jego ludziach. Ale to, ja, to już nie... Ale nie, no, przecież, ale to zrobił kolega, że tak powiem, perfekcyjnie. Zaplanował to sobie, przeprowadził to od A do Z i dzięki temu w tym Płocku i Ciechanowie powiedzą: ale tam temu, prawda, wrogiemu dziennikarzowi dały. I iluś tam, ja już nawet widziałem na kilku portalach tam opisanych, jak to sobie świetnie poradził. Więc to był wewnętrzny przekaz. Sprytnie to rozegrał od tej strony. Tak, ale nie. Niestety. Ubolewam, że tak się dzieje, ale tak się dzieje w polityce. Nie ubolewa pan na tym, że to jest skuteczne, że to był pan, który chce reprezentować Płock w Sejmie. I ja na przykład powiem z drugiej strony też o tym samym dokładnie. Ja na przykład mam problem z tym, że pan Ujazdowski jest kandydatem do Senatu w Warszawie, ponieważ z bardzo prostego powodu, ponieważ pan Ujazdowski mi się w ogóle z Warszawą nie kojarzy. Ma w dużo różnych miast w życiorysie, ale nie Warszawę, ale którą głównie zwiedzał z rządowych limuzyn. I
A wiem, myślę, że jest najlepszy w tym wszystkim, że on jest z Warszawy. Myślę, nie, on jest, on ma Opole, Wrocław. Nie, on generalnie rzeczywiście... Kielce, urodzony w Kielce. Tak, potem we Wrocławiu był parlamentarzystą i tak dalej, ale w ogóle to mieszka w Warszawie, jego żona nawet swego czasu była radną tutaj warszawską czy mazowiecką z tych terenów. Bo to jest taki mit pewnego polityka, który nie jest z Warszawy, bo on dosyć sprytnie, mówię o koledze Ujazdowskim, dosyć sprytnie potrafił wtopić się swego czasu w Dolny Śląsk, troszeczkę, jakby to powiedzieć, pokazać tym ludziom, że jest stamtąd i ich reprezentuje, a tak de facto zawsze był z Warszawy. Do tego stopnia to skutecznie zrobił, że pan myśli, że on nie jest z Warszawy. No, tak, tak, no to mu się udało. Szacunek. Ale myślę o tym panu z wczoraj właśnie, że tak myślę, jak mieszkańcy Płocka, którzy myślą tak, mają jakieś tam problemy, nie wiem, coś trzeba zrobić, obwodnice, szkoły zbudować, pewnie mają jakieś lokalne swoje problemy. A tu przychodzi facet, dla którego najważniejszą rzeczą w Polsce, najważniejszą, jest sok z buraka i to, że no, Onet tak, jest niedobry. Ale to już panu tłumaczę, że... Ja nie rozumiem tego... Ale wie pan co, a dlaczego polityk Platformy Obywatelskiej, podam panu przykład, no, idzie do telewizji publicznej tylko i wyłącznie po to, a widziałem kilka takich akcji, żeby się pokłócić z tamtejszym dziennikarzem, żeby mu tam zapodać, jakim to jest złym, nieobiektywnym przedstawicielem reżimowych mediów. Otóż dokładnie z tego samego powodu to robi, bo on sobie myśli tak, na moją partię w tym Płocku, w Ciechanowie, czy w tej Warszawie, to zagłosuje, nie wiem, 45, w Warszawie na Platformę to może nawet więcej osób. Ja tylko muszę doprowadzić do tego, żeby tam oni znaleźli mnie na tym 8, 10 czy którymś miejscu. I dlatego on nie gra od tych dodatkowego, gra o ten swój elektorat, mówi do środka. Ale to dlaczego pan nie zaczął tej rozmowy od tego, że Onet jest zły, ale wie pan jest co? Pan na 10 miejscu i też trzeba walczyć o to, żeby pana zauważyli na tej liście? Bo wie pan co, ja te wybory mogę wygrać lub mogę je przegrać. Oczywiście wolałbym je wygrać, ale wie pan co, ja chciałbym, żeby po tej kampanii, jak się golę, tak jak się goliłem dzisiaj rano, idąc do pana, mógł być zadowolony z tego, że jestem szczęśliwym, spełnionym, dobrym człowiekiem i nikomu nie mówię rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Będąc w polityce, polityka jest trudnym zajęciem, bo bardzo często staje pan w trudnej sytuacji, bez względu na to, po jakiej stronie pan jest, bo musi troszeczkę bronić tych swoich kolegów, nie do końca tam się zawsze z nimi zgadzając. Bo coś tam przeskrobali, coś im poszło nie tak, raz się dobrze, raz gorzej zachowali, ale mimo wszystko gra jest zespołowa, polityka nie jest zajęciem dla singlistów, przekonałem się o tym wiele razy w swoim życiu także. W związku z tym człowiek się godzi na te pewne kompromisy. Ale gdzieś jest ta granica, której nie powinno się przekraczać, bo inaczej człowiek za ale bardzo, pan, że tak powiem, w to wsiąknie. Ale pan będzie w tej sytuacji, jeżeli pan wejdzie do Sejmu i jeżeli, co wygląda na bardzo, na dosyć prawdopodobne, Prawo i Sprawiedliwość zostanie u władzy i będzie kontynuować rząd będzie dalej Prawa i Sprawiedliwości, no to będą takie sytuacje jak na przykład kolejna afera farmy troli w Ministerstwie Sprawiedliwości i wtedy dziennikarze przyjdą do pana i powiedzą, co pan o tym sądzi? A pan powie, nie ma żadnej afery, to jest tak, jak właśnie pan przyjechał, jedna heterka, nie ma ja już, a prywatnie pan później wyjdzie i powie, nie, to nie, straszna afera jest, ale nie mogę o tym powiedzieć. Ja i prywatnie, i publicznie powiem to samo. Jest bardzo złą rzeczą, jeżeli bez względu na to, czy to będzie Ministerstwo Sprawiedliwości, czy Urząd Miasta Inowrocławia, tego typu rzeczy będą się działy. I ludzie, którzy za tego typu sprawy odpowiadają, powinni być po prostu najzwyczajniej w świecie wyrzuceni z pracy. Bez względu na to, czy to robili w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy u pana Brejzy w jego urzędzie. I koniec, i kropka. Bo nie jest... zadaniem urzędników, zwłaszcza w ich godzinach pracy, a już zwłaszcza jeżeli prezentują stanowiska, które do tego ich predestynują, tak jak w ministerstwie, czy tak jak w Wydziale Kultury w mieście Inowrocław, żeby tak się stało. I powiem, że tak, że przy wszystkich moich zastrzeżeniach nieraz, jakie mam tam do kolegów, to akurat oni tutaj zareagowali. Jednak wyrzucono tych ludzi z ministerstwa i dobrze się stało. W Inowrocławiu ci państwo w dużej mierze pracują do dzisiaj. Mimo, że w Inowrocławiu zaatakowana była moja koleżanka, która była, którą znam jeszcze z okresu studiów, gdzie wręcz groźby karalne pod jej adresem wypisywano w internecie. Magda Basińska, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy panią Magdę, ale powiem panu szczerze, że hejt to jest coś, z czym wszyscy żyjemy. I ja też jak słucham tego, jak
ktoś jest biedny, bo jest zaatakowany hejtem. Ja wczoraj usłyszałem o sobie takie rzeczy w internecie. No nie. Wszystko, wszystko. Usłyszałem wszystko, co pan sobie może wyobrazić. A to, Łącznie z groźbami śmierci, i żebym się wynosił z Polski, bo Polska jest ich i tak dalej. Więc wszyscy żyjemy z tym hejtem. To już jakby trzeba się przyzwyczaić do tego. To ja panu powiem w ten sposób. To bardzo mi jest przykro, że to pana spotkało i spotkało to pana w sposób niezasłużony. Ale to wszystkich nas spotyka. Jak mówię, bo pan Ozdoba też wczoraj pewnie usłyszał swoje. Tak, bo to jemu nawrzucali akurat z drugiej strony. Dokładnie. Natomiast to jest troszeczkę tak, że to naszym też zadaniem i pana, moim, to również pana radnego Ozdoby jest to, żebyśmy troszeczkę jednak ważyli słowa, hamowali te emocje, bo odpowiadamy, jako ludzie wypowiadający się w mediach, i to wszyscy, mamy szczególną odpowiedzialność. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak potężną władzę mamy, mówiąc do kamery, gdzie ogląda nas różnie, no, raz kilka tysięcy, a raz może kilkaset tysięcy osób, i ponosimy pewną odpowiedzialność. Nam się także może zdarzyć popełnić błąd, bo to nikt nie jest nieomylny, tylko ten, kto nigdy nie mówi do kamery, się nie pomyli. Ale jednak pewną odpowiedzialność ponosimy i powinniśmy jednak zwracać na to uwagę. Mam nadzieję, że to, co mimo wszystko dzieje się teraz, gdzie mówimy o tym hejcie, o tych farmach troli, o tego typu bardzo złych zjawiskach, że to spowoduje, że może, daj Boże, zobaczymy jak będzie trochę tego mniej. Nie spowoduje tego, powiem panu dlaczego. Dlatego, że to jest skuteczne. A w polityce nie ma, jeżeli polityk trafi na coś, co jest skuteczne, to tego to nie będzie odpuści. Tego używał. Ja mam taką samą obawę na przykład w sprawie telewizji państwowej. Moja obawa polega na tym, że politycy z partii innych niż Prawo i Sprawiedliwość zobaczyli, że to działa. Że pan Tusk jak powiedział, że nie ma co się przejmować telewizji, ona jest nieważna, to nie miał głęboko racji. Tak, ponieważ prawda. Jest to skuteczne narzędzie propagandy i tego, nawet jeżeli kiedyś Prawo i Sprawiedliwość odda władzę, to tego nikt już, następna władza tego nie odpuści. Ale wie pan, to pod tym względem to jest tak, to oczywiście jest skuteczne, tylko że pamiętajmy o rzeczy następującej. Przez 4 lata temu, gdy były wybory, Prawo i Sprawiedliwość tej telewizji nie miało. Generalnie nie miało żadnych wpływów w mediach, bo media prywatne generalnie nie były. Miało Prawo i Sprawiedliwości. Pana rodzinnym mieście w Radiu Maryja. No ale naprawdę, przy całym szacunku dla środowiska Radio Maryja, które z nami i cieszę się, że jest w Toruniu, jak z każdej instytucji, która jest w Toruniu, bym się cieszył, bo to zawsze buduje troszeczkę jakąś zasobność w różnego rodzaju atuty miasta i ruch pielgrzymkowy i tak dalej. Natomiast to jest jednak medium ukierunkowane na konkretną grupę. To nie jest medium powszechne. Tak, to są ludzie, którzy bardzo głosują. To jest bardzo skuteczny blok wyborczy. Tak, ale głos 80-letniej pani, która Radio Maryja jest dokładnie jasne. Na szczęście, bo na tym polega demokracja. Tyle samo ważny, co głos 20-letniego mieszkańca Warszawy. Tylko tu można by było wynikami oglądalności się podeprzeć, że nie jest to jednak głos rozstrzygający. Poza tym to jest troszeczkę tak, że są określone środowiska, które zawsze głosują na daną opcję polityczną. Jak nawet spojrzymy, mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych. Wie pan, w Stanach Zjednoczonych 80% ludzi aktywnych, głosujących, nigdy nie zmienia swoich poglądów politycznych. Tak. Zawsze głosuje na demokratów, zawsze na republikanów. U nas być może te proporcje są nieco niższe, ale zapewniam pana, że są ludzie, pan ich zna i ja ich znam, którzy nigdy nie zagłosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość lub też nigdy by nie zagłosowali przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Tak. I podobnie jest z Platformą. Zgadzam się, ale jednocześnie pan wie, że na przykład gdyby ojciec Rydzyk powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zdradziło i teraz trzeba głosować na kogoś innego. No przecież stąd był ten strach, jak pan Piotrowski, tak, no, przepraszam ale, bardzo, pan senator Piotrowski zakładał swoją własną partię. Nie senator, tylko eurodeputowany. Przepraszam, eurodeputowany. On kandyduje teraz. Ma pan rację, oczywiście. Właśnie chyba, ja nie wiem, czy już, bo tam był jakiś kłopot z zarejestrowaniem nie, listy. Oni się nie byli w stanie się zarejestrować, tam do Senatu gdzieś się zarejestrował w jednym czy drugim jako okręgu. Niezależny kandydat. Jako niezależny kandydat i zobaczy pan, że poniesie sromotną porażkę. Tak, ale gdyby Radio Maryja powiedział, Prawo i Sprawiedliwość zdradziło i trzeba głosować na kogoś innego. Niech pan mi uwierzy, że nic by to nie dało. Mówię to z dużą znajomością przedmiotu, bo opowiem taką zabawną historię. W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które były w maju, kandydowałem z listy Prawa i Sprawiedliwości, żeby ją wzmocnić. Udało mi się, dziękuję tym wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Dobry wynik tam. Bardzo dobry wynik. Tak, tak. I na miejscu wyższym, bo ja byłem na miejscu piątym, a na miejscu trzecim bym był radny. Miał pan trzeci wynik, prawda? Tak, miałem trzeci wynik.
udało mi się zdobyć tyle głosów, co trzecia i czwarta osoba razem wzięci. Nawet. I ta trzecia osoba to był taki człowiek bardzo mocno lubiany przez ojca dyrektora, żeby tak oddać rzeczywistość. I też tam opowiadał, że oczywiście tam te wybory wygra w ogóle w Cuglach i tak dalej. I na kilka dni przed wyborami zadzwoniła do mnie pewna pani, która tam przez lata, już będąc od początku z radiem związana, pomaga w różnych takich technicznych sprawach. Nie jest dziennikarką, ale to trzeba przypilnować całego szeregu rzeczy. Radio w dużej mierze jest oparte na działaniach wolontariuszy, tam ich jest około 200. Znam to radio, zdradzę panu tajemnicę. Ojciec Rydzyk mnie oprowadzał po Radiu Maryja. No, widzi pan. Taką mam historię. No to pięknie. To sam pan wie, że to są ludzie głęboko, że tak powiem, oddani też tej związani sprawie. Związani z tym radiem. Tak, tak. No to od lat chodzą tam, pomagają zupełnie społecznie, z pewnej takiej potrzeby ducha. I dzwoni ta pani do mnie, mówi: panie Zbyszku, my tu wszyscy za pana trzymamy kciuki, będziemy głosować. Ja taki troszeczkę zaskoczony mówię: ale nie no, strasznie dziękuję, jest mi niezwykle miło, bo znam tą panią od lat. Ale mówię: nie no, ja wiem, że tam ojciec dyrektor tam ma swojego, raczej bardziej tam ulubionego kandydata, a tam pan się nim nie przejmuje, tam on tam może sobie mieć, my tu swoje wiemy. Więc to jest tak, że jeżeli się komuś wydaje, że czy to ojciec dyrektor, czy to Tomasz Lis, żeby użyć z drugiej strony tam barykady kogoś. Nie, to jest dobre porównanie. Ja ale wiem, obrazi się jeden i drugi na mnie, zresztą w przypadku, to ich problem zresztą. Natomiast bez względu na to kto, jeżeli ktoś sądzi, że ktoś jest w stanie dyktować, ludzie naprawdę w Polsce z wszystkich stron konfliktu mają swoją głęboką mądrość polityczną i oczywiście zawsze są troszeczkę ci, którzy się mniej polityką interesują, ale ogromna większość ludzi na tej polityce troszkę zna się bardziej niż nam się wydaje. Ja wiem, że od kilku dni tam wszyscy żyją tam taśmami pana Neumana, który powiedział, że tam ludzie nic nie wiedzą, chodzą, głosują jak chcą. To jest opinia absolutnie przesadzona. Ludzie naprawdę wiedzą, analizują, potrafią wyciągać wnioski. To, że polityk, który gdzieś jest na odległym miejscu, wygrywa z tymi, którzy są na miejscach wyższych bardzo często, to jest dowód na to. To jest na to dowód. Ale jednak, no, ale to się jednak rzadko zdarza. To nie jest częste. To jednak to przekonanie, że najważniejsza jest jedynka, a potem drugim najważniejszym miejscem jest ostatnie miejsce. Nie, no to jest w ogóle mit z ostatnim. Naprawdę, tak? To jest mit. Jedynka absolutnie daje duży handicap. Choć mi się zdarzyło wygrać 8 lat temu, jak startowałem ostatni raz w wyborach do Sejmu, z jedynką, z obecną, tak, zresztą ta sama jedynka jest dzisiaj w moim okręgu, chociaż teraz będzie trudniej z nią wygrać, bo to jest urzędujący minister Ardanowski. Natomiast też miał swoją taśmę ciekawą ostatnio. Tak, ale on akurat na niej dobrze wypada moim zdaniem, bo jakby bierze tych urzędników za głowy i stara się ich zmusić do roboty i o to chodzi. Więc on od tej strony to się całkiem tam dobrze broni z tej taśmy. Natomiast poza jedną rzeczą, ja też uważam, że się świetnie broni, poza jedną rzeczą, jak mówi, że wszyscy jesteście z nominowania Prawa i Sprawiedliwości, kandydujecie do Sejmu, życzę wam powodzenia, będę was wspierał, po czym mówi, że są beznadziejnymi urzędnikami i doprowadzili sytuację na skraj katastrofy. Ale na posłów, jak kandydują, to super, Nie, jedną rzecz panu powiem. To mi się nie podobało, ale wiele rzeczy mi się nie podobało. Ale jedną panu rzecz powiem, żeby tutaj jakby troszeczkę go wytłumaczyć, bo tu się pod tym rzeczą z nim zgadzam. A dlaczego? Otóż pracownicy szeregowi, to są zwykle urzędnicy, ale kierownicy tych instytucji, oni zawsze są z jakiegoś politycznego nadania, bo skoro ten minister za nich odpowiada i ma ich brać za głowę i zmuszać do roboty, to tak, musi mieć nad nimi władzę polityczną. Wiem o co chodzi. Wiem, że mówili że tak, doprowadziliście, tam pada to sformułowanie, na skraj katastrofy. Nie robicie nic, nie pomagacie tym rolnikom. Ale kandydujecie do Sejmu i będę was wspierał. Czyli posłami super, jakbyście byli. Wprawdzie udowodniliście w instytucji, że kompletnie nie znacie na tym, co robicie, ale tym bardziej tak, ale posłami możecie być. Tak, czy inaczej mnie cieszy jedno, że stara się, że tak powiem, ich motywować do pracy, bo sytuacja taka, jaka jest u kolegi Neumana, że możesz być beznadziejna, będziemy cię bronić do końca, to jest złe rozwiązanie. Więc już wolę ministra, który nawet sobie zdając z tego sprawę, stara się ich zmusić do roboty, niż takiego, który mówi: dobra, nieważne, ważne, żebyś był w platformie. Czy w jakiejś innej partii. Panie Zbigniewie, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ukłony.
Dziękuję też za odtraumowanie mnie po wczorajszym. A nie, ale to... Ja powiem tak, mój syn uważa, ja się z jego opinią bardzo liczę, wymienia pana wśród czterech jedynych w Polsce obiektywnych dziennikarzy. A co to znaczy obiektywny dziennikarz? A to bo wczoraj wytłumaczę. Wie pan, jakie trzeba było przekonanie? Obiektywny to ten, co nie atakuje rządu, nie. A nieobiektywny to bo ten, wszyscy, co ma złe bo wszyscy żyją w takim przekonaniu, że dziennikarz to jest na pewno po drugiej stronie, nas, prawda? Mhm. Jedni i drudzy i koniec. Natomiast pan jest rzeczywiście jednym z nielicznych dziennikarzy, który jak rozmawia z politykiem z PiS-u, to stara się argumenty wyciągać Platformy i odwrotnie. Bo dzięki zawsze temu... Tak, bo to jest logika... Jedyny sens. Tak, no ale takich dziennikarzy dzisiaj mamy rzeczywiście na palcach jednej ręki policzyć. Mój syn twierdzi, że jest ich czterech. Ja uważam, że trzech. Ale nie będziemy przytaczać ich nazwisk. Natomiast ja również dziękuję, bo jak zawsze dziękuję bardzo miło. Pozdrawiam. Dziękuję Zbigniew Giżyński. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości numer 10 na liście w Toruniu. Toruń, Włocławek, Grudziądz. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Kłaniam do zobaczenia. Do widzenia.